Natomiast liczę teraz jeszcze na spadki. I one już się pojawiły, ale nie są jeszcze tak głębokie, jak uważam, że mogą być. Spółki technologiczne tąpną wtedy powiedzmy 18, może 20. I myślę, że na podobnym poziomie możemy mieć spadki na krypto. Wchodzą 4 kolejne ETF-y i to wszystkie na Bitcoina. I to każdy z nich będzie uruchomiony w kolejnym miesiącu. Nie sprzedam nic. Będę siedział pod to, bo wiem, że grając pod to wydarzenie mogę sprzedać Bitcoina kilka tygodni później, nie za 70, a za 120. Jeżeli interesują Cię kryptowaluty, inwestycje i budowa finansowej niezależności, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Jak widzisz aktualnie panujący sentyment na rynku krypto? Nie wiem, kiedy będzie publikacja, ale w momencie, kiedy teraz jesteśmy końcówka września, to bardzo, bardzo mi to przypomina drugą połowę 19 roku z poprzedniego cyklu. Dobrze to pamiętam, bo na fali skrajnie negatywnego sentymentu udało mi się po prostu kupić w tamtym czasie Wetera najpierw po $150, później po 250. Dzisiaj z nostalgią możemy patrzeć na takie ceny, ale pamiętam, że wszystko fajnie rosło, a później zaczęły się spadki, które trwały kilka miesięcy. Później było znowu lekkie odbicie i pojawił się COVID. Ostatnio tak naprawdę okazja była do zakupu. I dzisiaj widzę właśnie taką konsolidację, spadki, ale ze względu na... Ja już generalnie mam, powiedziałbym, między 2/3 a 3/4 mojej pozycji pod całą hostę zbudowane. Bo udało mi się strzelić bardzo blisko dołka, później dokupowałem jeszcze dwukrotnie. I mam w tym momencie chyba około 7%, nawet nie wiem dokładnie, może 8% w krypto. Natomiast liczę teraz jeszcze na spadki. I one już się pojawiły, ale nie są jeszcze tak głębokie, jak uważam, że mogą być. Bo jeżeli na głównym rynku akcji dojdzie do czegoś niefajnego w październiku, może jakiś mini krach, może 10, 12, może 15%, no to tyle powiedzmy tąpnie szeroki indeks. Spółki technologiczne tąpną wtedy powiedzmy 18, może 20. I myślę, że na podobnym poziomie możemy mieć spadki na krypto. Myślę, że niekoniecznie większe, dlatego że mamy dzisiaj, powiedziałbym, dla osób, które troszeczkę bardziej siedzą w temacie, wysyp dobrych informacji. Ja myślę, że SEC przyzna nie jedną licencję, ale pewnie ze 3 na ETF-y na Bitcoina, a jeżeli do tego dojdzie, no to pojawi się większy popyt. Za kilka miesięcy czeka nas halving, czyli generalnie przed halvingiem, historycznie patrząc, mieliśmy przyzwoite wzrosty, więc niekoniecznie spodziewałbym się jakiegoś dużego wysypu sprzedających. Być może do dużych spadków dojdzie w okresie relatywnie małej płynności, bo część osób już zobaczyło, że Bitcoin nam się w pewnym momencie od dołka do szczytu podwoił. To przyciągnęło już jakąś uwagę ludzi. I jeżeli przykładowo ktoś bez wiedzy kupował krypto, bo rośnie powiedzmy na Bitcoinie po 30 tysięcy i nagle obsunąłby się powiedzmy do 22, może do 20, to jestem pewny, że media, które są narzędziem do kreowania sentymentu, podkręcą to i zaraz pojawią się znowu komunikaty, jak w listopadzie zeszłego roku, kiedy mieliśmy dołek, Bitcoin po 10 tysięcy albo Bitcoin spadnie. Ja pamiętam wtedy, jak nagrywałem materiał, to wziąłem w 4 językach, po polsku, po niemiecku, hiszpańsku i chyba turecku. Identyczne nagłówki w różnych mediach, ale mówiące dokładnie to samo i po prostu widziałem taką analogię właśnie do tego początku 19 roku. Więc jeżeli doszłoby do czegoś takiego, to wydaje mi się, że ci ludzie, którzy, nazwijmy to te słabe ręce, mogą się trochę wysypać z krypto, ale ludzie, którzy kupują na razie Bitcoina i powiedzmy Ethereum, czyli te dwie najważniejsze kryptowaluty pod całą hostę, która pewnie potrwa nam do połowy 24, może do końca 24, to będą spokojnie to kupować i korzystać po prostu z lokalnej promocji. No i mam nadzieję, że uda mi się wtedy też dokupić, bo nie ukrywam, że przy bardzo dużym poziomie negatywnych informacji i ciężko mi jest określić, jaki byłby wtedy poziom cenowy, chciałbym tak powiedzmy doładować może do 12% mojego portfela. Dlatego, że kryptowaluty to jest jedna z najbardziej zmiennych
grup aktywów w moim portfelu i nie chcę też przesadzać po prostu tutaj z ilością. Ale i tak to chyba będzie największa ekspozycja historycznie, jaką miałeś na kryptowaluty. Jeżeli nie, źle mówię, to nie popraw. Nie, 17%. Ach, okej. Okay. W trakcie poprzedniego cyklu zaczynałem od około 5 i systematycznie po dużych wzrostach zaczynałem redukować moją pozycję, ale te wzrosty były one były tak duże, że w pewnym momencie doszedłem do 17% i po prostu sprzedawałem dalej. I te pieniądze przeznaczałem albo na inne aktywa, albo na budowanie mojej poduszki gotówkowej. Jasne. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Ty trochę mówiłeś o tym, że czekasz jeszcze na jakiś spadek, żeby dokupić, ale czy to jest dobry moment na akumulację Bitcoina i Ethereum, czy jednak uważasz, że warto jeszcze chwilę poczekać? Co, może odejdę trochę od tematu. Dam taką anegdotę, trochę z wychowania dzieci. Moja mama wyjechała wczoraj, była po prostu u nas na wakacjach i chciała dać 100 euro mojemu synowi. Na zasadzie masz, nie będziemy się widzieć pół roku, taki prezencik, my mamy to za dużo. No to ile? Mówię 50. Albo daj mu wybór. 50 masz wydać, możesz wydać na co chcesz, albo dam ci stówkę, ale przeznaczysz to na inwestycje. A że rozmawiałem z 12-latkiem ostatnio odnośnie kryptowalut i tak naprawdę szkoliłem go pod kątem sentymentu, psychologii, jak to wygląda, jak to kształtuje ceny. Kiedyś się przeprowadza ataki, żeby wybić tych niedobitków i jakich nagłówków się używa, czego się używa, żeby wciągnąć ludzi w manię. No to Dawid stwierdził, dobrze, kupisz mi Bitcoina. I wiesz co? Wczoraj mega mi zaimponował, bo stwierdził, zamiast tej stówki ja dołożę jeszcze drugą stówkę z moich oszczędności, które chciałem tam na jakieś gry wydać i zainwestujesz mi 200. I powiedziałem, słuchaj, teraz jest taka sytuacja, że uważam, że jeszcze będą spadki i te najbliższe półtora miesiąca mogą być trudne, ale gdybym nie miał w ogóle Bitcoina, to kupiłbym za połowę teraz i z drugą połową bym czekał. Jeżeli do tych spadków dojdzie, to kupimy taniej i będziesz miał niższą cenę średnią nabycia. Jeżeli do tych spadków nie dojdzie, to tak czy tak będziesz już miał połowę swojej pozycji, którą chciałeś, a po prostu za drugą stówę dokupimy na jakiejś korekcie. Być może po wyższej cenie, bo ja nie mogę zagwarantować tego, że będą spadki. Ale to jest tak samo jak z moją częścią portfela. 2/3 czy 1/4 mojej pozycji już mam. Jeżeli dojdzie do spadków, dokupię więcej. Jeżeli dojdzie do bardzo dużych spadków, dokupię bardzo dużo, bo moja pozycja gotówkowa dzisiaj na to pozwala. Jeżeli nam jutro krypto odjedzie, to też się będę cieszył, bo z tej pozycji, którą teraz mam, zarobię kupę kasy. Także my nigdy nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość, ale na bazie pewnych rzeczy jesteśmy w stanie pewne rzeczy prognozować z większą bądź mniejszym prawdopodobieństwem. Jeżeli nie dojdzie do spadku w listopadzie, nie wiem, być może po prostu, przepraszam, przed listopadem, być może po prostu kupię już po prostu wtedy krypto, mając z jednej strony w głowie 2 miesiące to są dobre zazwyczaj dla rynków akcyjnych, szerokich, bo mamy ten sławny raj świętego Mikołaja. Albo druga rzecz, kupuję, zapomnę i jeżeli dojdzie do jakichś wahań, nie będą specjalnie one na mnie oddziaływać. Dlatego, że ja wahania wykorzystuję zazwyczaj do zwiększenia pozycji. Jeżeli moja pozycja jest na tyle duża, że nie chcę zwiększać, a dochodzi do jakiegoś krachu, jeżeli chcę, to wykorzystam to. Jeżeli nie, to nie. Bo być może uznam, że moja pozycja jest już za duża. Szybki przerywnik. Jeszcze przez jakiś czas możesz zatrudnić fila koniecznego, który przeprowadzi Cię przez rozpoczynającą się hossę na rynku kryptowalut. Dołączając do jego mentoringu otrzymasz ponad 100 godzin materiałów edukacyjnych, cykliczne aktualizacje rynku wraz z komentarzem oraz wgląd do jego inwestycji, dzięki czemu lepiej wykorzystasz potencjał, jaki daje ten rynek. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy mentoring jest dla Ciebie, to posłuchaj przez chwilę, co na ten temat mówi Phil i wracamy do wywiadu z traderem. Na pewno mentoring nie jest dla osób, które są napalone na zyski na poziomie razy 100, razy 200, razy 1000, bo moja strategia tak nie wygląda, ale na pewno jest dla osób, które patrzą realnie na świat, patrzą realnie na to, co dają kryptowaluty względem innych możliwych inwestycji, dla osób, które mają mniej czasu, dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i gdzieś tam chcą korzystać z mojej wiedzy,
która już na powolutku dobija do 10 lat, bo w grudniu tego roku będzie 10 lat na rynku i chcą gdzieś podążać moją drogą, czyli potencjalnie kopiować moje ruchy i zagrać tak, jak ja będę rozgrywał tę hostę. Zresztą sam mentoring tak naprawdę to jest w tej chwili drugi sezon. Wystartowaliśmy na samym dołku Bitcoina, także właśnie zgodnie z cyklicznością. Ja nawet wczoraj nagrywałem dla osób na mentoringu taką aktualizację pokazującą, jak moje forum startowało, jak startował mentoring. Tak naprawdę startowaliśmy na samych dołkach, kiedy sentyment rynku był najgorszy, kiedy wszyscy psioczyli, kiedy wszyscy mówili, że rynek się więcej nie podniesie. I tak jak w tym filmie powiedziałem, no ja nie jestem też jakimś masochistą, który lubi wypuszczać płatne produkty, gdzie jest największy hejt, najwięcej ludzi, którzy stracili, najmniej klientów potencjalnie na rynku, tylko no po prostu na podstawie cykliczności zobaczyłem, że to jest najlepszy moment na to, aby zainteresować się rynkiem. I tak też samo forum wystartowało, kiedy Bitcoin kosztował $3000 w listopadzie 2018 roku i rozpoczęliśmy właśnie ten cykl sezonów forumowych przez całą hossę. W tym cyklu rozpoczęliśmy mentoring także na samych dołkach Bitcoina 5 listopada, kiedy tak naprawdę można było pięknie akumulować Bitcoina. No i to też pokazuje, że ta cykliczność Bitcoina działa i jest ten produkt wypuszczony całkowicie z głową po to, aby przejść przez hossę, bo tak jak powiedziałem, masochistą żadnym nie jestem, a gdyby zależało na jak największej ilości klientów, to bym go oferował na szczytach hossy, gdzie moje filmy będą oglądały setki tysięcy ludzi. Troszkę mówiłeś na temat ETF. Jak według Ciebie on może namieszać na rynku kryptowalut? Na rynku kryptowalut z każdym kolejnym cyklem rośnie poziom edukacji i ludzie widzą pewną powtarzalność, czyli przed halvingiem rośnie. Cykle trwają powiedzmy 4 lata, 3 lata wzrostów i mniej więcej 12-13 miesięcy spadków, spadki o te 85%. Mamy już taką pewną powtarzalność. Każdy kolejny wzrost jest mniejszy o tam X, ale pewne rzeczy psychologiczne też do tego dochodzą. I jeżeli dzisiaj byśmy wzięli pewne jakieś wydarzenia, wyeliminowali całkowicie te ETF-y, no to według obliczeń Fila powinniśmy tam mieć powiedzmy około 80 czy tam 70 tysięcy szczyt. Według moich powinno to być jakieś 220 tysięcy. I ilu inwestorów tyle różnych prognoz. Ale jeżeli dołożymy na przykład do obliczeń Fila bardziej matematycznych, psychologię wynikającą z tego, że na rynku pojawiają się już nie jeden, a myślę, że ze 3 ETF-y, które będą skupować bitcoiny, to możemy mieć do czynienia z bardzo dużym wystrzałem, no bo nagle pojawia nam się kupiec, którego wcześniej nie było. Jest potężna grupa inwestorów, którzy nie wiedzą, co to kryptowaluty, tak jak ja powiedzmy w 17 roku, kiedy w niej nie inwestowałem, ale się edukowałem. Gdyby w 17 roku na przykład był ETF na Bitcoina, z dużym prawdopodobieństwem bym go kupił. Ale kryptowaluty, czy giełdy kryptowalutowe, to było coś takiego, co stwierdziłem, nie mam odpowiedniej wiedzy, nie ładuję się na razie, będę obserwował. I takich inwestorów jest dużo, którzy teoretycznie z kryptowalutami nie chcą mieć nic wspólnego, ale jeżeli będzie ETF na kryptowaluty, to wrzucą tam swoje pieniądze. I teraz tak, pieniądze trafiają do funduszu, który za to musi kupić aktywo, którego cenę ma naśladować. I jeżeli na tym wyedukowanym rynku brakuje sprzedających, a pojawia się jeden bardzo duży kupiec w postaci ETF-u, a być może będą 3 ETF-y, no to cena po prostu będzie rosła. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie o 10, 20 czy 300%, bo nie wiemy, jaka będzie płynność. Jeżeli będzie brakowało sprzedających, to taki ETF nie będzie mógł łatwo kupić wystarczającej ilości bitcoinów za kasę, która trafiła na ten rynek. Żeby teraz obrazowo troszeczkę dać, cały rynek obligacji, czyli rynek długu, czyli wszystkich obligacji rządowych, miejskich, korporacyjnych, jest wart jakieś 250 bilionów dolarów. Ile jest wart cały rynek krypto? Z 1,5? 2? No. Cały rynek akcyjny jest wart powiedzmy około 90 bilionów. Więc jeżeli część z tego malutkiego budżetu
z tego ogromnego budżetu, jakaś malutka część, przeniesie się właśnie do tego typu funduszy, to możemy mieć do czynienia z eksplozją. Jeżeli na przykład SEC wymyśli, że chce zaatakować kilka altów i uzna je za security, no to będziemy mieli znowu kolejny strumień kapitału, który się będzie przemieszczał w kierunku czy to Bitcoina, czy to Ethera. Dlatego też no, uważam, że utworzenie tych właśnie, może najpierw jednego, będzie miało bardzo, bardzo duży wpływ. Po prostu pojawia się kolejny klient z wielkością portfela, która jest ciężka do oszacowania, a która będzie coraz większa, im będziemy mieli wyższe ceny. Dlatego, że jeżeli chodzi o inwestycje, to większość ludzi zachowuje się przeciwnie do zdrowego rozsądku. Czyli jeżeli mamy niskie ceny, nie chcę kupować. No bo skoro coś spadało, to pewnie będzie spadało dalej. Jeżeli coś już jest po wzrostach, rosło, cena jest 2, 3, 5 razy wyższa, czy 20 razy wyższa, jak w 17 roku, niż na dołku jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej, nagle ulica chce to kupować, bo uważa, że skoro rosło, to będzie dalej rosło. Więc jeżeli do takiego ETF-u trafi przykładowo nie 500 milionów, a kilka miliardów, albo kilkanaście miliardów, z których pod koniec hossy może się zrobić kilkadziesiąt miliardów, to nie mam zielonego pojęcia, do jakiego poziomu może ten kapitał wyciągnąć Bitcoina. A czy uważasz z drugiej strony, że wtedy taki dopływ tego kapitału, czy też może Wall Street i dużego kapitału, który za tym idzie, będzie miał wpływ na cenę taką, że oni będą mogli manipulować wyceną rynku krypto i Bitcoina? Bierzesz taką pod uwagę alternatywę? Oni manipulują tymi cenami cały czas. Ale ETF niekoniecznie ma możliwość manipulowania. ETF działa tak, że ma jakiś kapitał od inwestorów. Jego zadaniem jest po prostu kupić odpowiadającą im ilość danego aktywa. Nieważne, czy to jest złoto. Mamy miliard, miliard ładujemy w złoto. Albo w kontrakty na złoto, czego absolutnie nie polecam. Takich instrumentów nie powinniście dotykać. Jeżeli mamy ETF na Bitcoina, no to za ten miliard powinien kupić Bitcoinów. I tak dalej, i tak dalej. Jak ludzie będą chcieli wycofywać część pieniędzy, będziemy część sprzedawać. Będzie duży popyt, wprowadzamy kolejne emisje i tak dalej. Ale manipulacja tak naprawdę nie odbywa się na poziomie tego, że oni mają ileś Bitcoinów, mogą to sprzedawać, dokupować i tak dalej. Takie skamy robią giełdy. I dlatego czasami upadają. Dlatego też nie powinno się krypto trzymać na giełdach, tylko na portfelach zewnętrznych. Ale manipulację, którą ja widzę na przykład, która jest dużo bardziej efektywna, to jest manipulacja, którą się przeprowadza za pośrednictwem albo głupich, albo przekupionych dziennikarzy. Dlatego, że jeżeli jesteśmy blisko szczytu, to pojawia się dosłowny wysyp artykułów, które podsycają jeszcze hossę. Jak mieliśmy Bitcoina po 60 czy tam 68 tysięcy, to różni dziwni eksperci prześcigali się, czy dziennikarze, w prognozowaniu przyszłej ceny. Ja widziałem w tamtym czasie mnóstwo nagłówków. Bitcoin po 100 tysięcy, Bitcoin po milion co najmniej przed końcem 2030 roku. To były tylko dwa przykłady. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który nagle widzi tutaj, ile na tym Bitcoinie można było zarobić, pojawia ci się chciwość i widzisz tutaj taki mądry gość mówi o 100 tysiącach. Tu kolejny jeszcze mądrzejszy mówi o milionie. 2030, to liczysz sobie do tego 2030, zamrożę kapitał, kupię i mam święty spokój. A później widzisz, że ze swoich 100 tysięcy, które zainwestowałeś w inwestycje na Bitcoina, w pewnym momencie, sorry, zrobiło się 15. I patrzysz w media. A co tam się dzieje? Bitcoin po 15, czy tam 15-200, a tu widzisz w czterech językach nagłówki Bitcoin poniżej 10 tysięcy. I to jest dużo lepsze narzędzie do manipulacji niż takie, za które możesz pójść siedzieć, bądź stracić licencję na prowadzenie ETF-u. Jak będziemy mieli hossę, to będziesz zamieniał Bitcoina na alty? Na pewno. Nie wiem, czy całkowicie z Bitcoina nie przejdę do altów. Na razie mniej więcej mój skład portfela to jest 50 Bitcoin, 50 Boże, Ethereum. Tak, to nie jest jakoś tam super dokładnie, ale mniej więcej. Natomiast w pewnym momencie będę przechodził. Bardzo mi się podoba w ogóle ostatnio to, co się dzieje z Etherem, czyli spadek kosztów transakcyjnych,
poprawa po prostu cała tego środowiska, więc uważam, że to był dobry wybór koncentrowanie się na tych dwóch kryptowalutach. Przez chwilę jeszcze miałem Matika w pierwszej etapie, ale chyba w okolicy kwietnia czy maja z Matika wyszedłem i po prostu dokupiłem któryś z tych dwóch. No prawda jest taka, że na początku hossy, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy to jest hossa, no to odpala w pierwszej kolejności Bitcoin i Ethereum, a później dopiero, kiedy pojawia się ulica, która niespecjalnie wie, co robi, ale chce inwestować w kryptowaluty, no to alty zaczynają nadrabiać. Więc nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. No, w przypadku takich osób, które mają więcej w kryptowalutach, więcej procentowo udziału, czy do Fil, czy do Kamil Jarząbek, jest po prostu proste. Wyprzedaje się z głównych kryptowalut i przeskakuje do altów. Zarobię sporą część na tych głównych, później na altach jeszcze więcej. Natomiast ja tak powiedziałem, nie chciałbym, żeby udział kryptowalut w moim portfelu był zbyt duży, bo jest to zbyt zmienna grupa aktywów. I będę decydował w zależności od tego, jaki będzie sentyment, czy będę miał ciekawe okazje inwestycyjne na innym rynku. Bo na przykład dzisiaj, gdybyśmy byli już po październiku, to bez zapamiętania kupowałbym akcje w Japonii, bo są bardzo świetnie wycenione. Ta czterodekadowa bessa za nami. W Japonii zmieniono bardzo prawo, które teraz będzie wspierało notowania akcji spółek japońskich. Mamy bardzo taniego jena. No wszystko przemawia za... Nawet Buffett obkupuje się mocno w akcje w Japonii. I gdyby się okazało, że kryptowaluty mi jakoś bardzo odjadą i ten udział w portfelu, powiedzmy z tych 12% wzrośnie do, nie wiem, do 20%, może do 25% nawet, to ja się będę mega cieszył, że mogę część tych zysków zdjąć i obkupić się po prostu w tanie aktywa, które jednocześnie są bezpieczniejsze. Ja sobie zdaję sprawę, że większość waszych widzów no są takie pozytywne kryptomaniaki, ale ja staram się jednak ten portfel bardziej dywersyfikować. Może to wynika trochę już z wieku. Chcę z doświadczenia też, masz o wiele większe. Może trochę też inna wielkość portfela. W pewnym momencie po prostu... Już nie musisz za każdym razem bić tego rynku, nie musisz wykręcać jakichś super wyników, tylko bardziej się cieszysz z tego, co masz. Ja pamiętam, jak pierwszy raz Ethereum, które kupowałem po 150, sprzedawałem po 600. No to kryptomaniaki śmiali się. Co ty wyrabiasz? Po co? Ale masz słabe nerwy i tak dalej. A dla mnie to było 300% zysku zrobione w ciągu niespełna roku. Wkładasz milion, wyciągasz 3 miliony. I to jest zła inwestycja? Ty już też jesteś już na innym etapie, masz inne doświadczenie, masz też zespół, który analizuje różne, wiesz, inne klasy aktywów, bardziej dywersyfikujesz, masz inną strategię, Czarek. No. Wiesz, to jest inny etap, to jest kilkanaście lat bycia już aktywnie w rynku, w różnych klasach aktywów i ja widzę ogromną zmianę też takiego twojego sposobu myślenia i tego, jak przepracowałeś te lata, jaką zdobyłeś wiedzę na temat krypto, więc no, jest mi bardzo miło słuchać ciebie w tym aspekcie i widzę, że masz to fajnie przemyślane, więc tylko trzymać kciuki, żeby się to wszystko zrealizowało tak, jak sobie tego zakładamy. Dziękuję. Daniel, wiesz co, teraz mi przyszło do głowy, jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli traktujesz kryptowaluty jako jedną z klas aktywów i analizujesz rynek jako całość, i widzisz po tym 2021 roku, który był bardzo dobry, że gospodarka jest przegrzana, że inflacja się rozpędza, że będą podnosić stopy procentowe wbrew temu, co mówią, bo i do tego sytuacja z inflacją zmusza, to wtedy można się całkowicie wycofać z tego rynku. To jest dokładnie to, co zrobiłem. Ja pod koniec 2021 roku na tej drugiej fali optymizmu wyprzedałem się prawie całkowicie. Powiedziałem prawie całkowicie, bo chyba w lutym sprzedałem ostatnią paczkę Atomu, ale to już były jakieś tam sobie, no, niedobitki. No, bo widziałem, co się dzieje na poziomie banków centralnych. Może dlatego nie zostałem z kryptowalutami na ten trudny drugi. Jasne, dziękuję ci. To teraz mam takie pytanie, które tyczy się SEC-u i tego, czy zwycięstwo w sądzie przez SEC i uznanie większości altów za security spowoduje wycofanie kapitału z krypto według ciebie? Wycofanie nie. Myślę, że większości altów nie mogą uznać za security, bo to oznaczałoby przesunięcie notowań i ogromnego kapitału, ogromnego know-how do takich hubów jak Dubaj, może Singapur, Hongkong.
Singapur tworzy ostatnio bardzo dobrą legislację pod kątem właśnie altów. Nie wiem, czy oni już nie powiedzieli, że według nich to nie będzie na pewno security. Coś takiego słyszałem, ale nie wchodziłem w szczegóły, dlatego że no, to nie jest moment na alty. Ale biorąc pod uwagę, jak duża ilość kapitału jest po stronie, nazwijmy to, krajów anglosaskich, które natychmiast wprowadziłyby to, co SEC zadecydował na swoich rynkach, to uważam, że spora część kapitału przeniosłaby się do Bitcoina. Myślę, że największa. Sporo przeniosłoby się do Ethera, biorąc pod uwagę to, co dzisiaj wiemy i podejście przykładowo SEC-u do Ethera. Natomiast na wielu altach mielibyśmy spadki. Ja tak naprawdę życzyłbym sobie takiego scenariusza, bo to dla nas, jako dla ludzi, którzy mają z Bitcoina docelowo przejść do altów, to jest fantastyczna wiadomość. Dlatego, że mamy jeszcze większy kapitał pchający wyższe ceny Bitcoina i Ethera i kapitał jednocześnie, który ucieka od altów. Więc w pewnym momencie moglibyśmy zdecydować, mamy niesamowicie przeszacowanego Bitcoina względem altów. I wtedy mielibyśmy jeszcze lepszy moment przejścia z bitka do altów. Bo mogłoby się okazać, że przykładowo zamiast za jednego bitcoina kupimy 4 przysłowiowe alty, to moglibyśmy ich kupić 10 czy 12. Ale myślę, że ze względu na przeniesienie się całego kapitału wtedy do tych alternatywnych rynków jak Dubaj, Hongkong, Singapur, jednak jest to relatywnie mało. Bardziej Dubaj i Singapur, jest to mało prawdopodobne. Mówiłeś trochę o tych prognozach, do których może dojść cena Bitcoina według Ciebie, a powiedz mi, bo takie pytanie, które też padło ze strony osób, które komentowały te nasze wpisy odnośnie tego, że będę miał przyjemność z Tobą rozmawiać, dotyczy tego, jaki wzrost, ten liczony w X-ach, jak to ma się, wiesz, w naszym świecie krypto do przedstawiania, w portfelu Twoim byłby satysfakcjonujący dla Ciebie, miejmy nadzieję, nadchodzącej hoście. Wiesz co, ja nigdy nie podchodzę do tego, że muszę zarobić X. Dlatego, że przyjmijmy, że 100% kapitału udało mi się wrzucić blisko dołka, po te 15 z kawałkiem, czy tam 16. No to jak się kapitał, powiedzmy, nie wiem, zrobimy razy 4, no to z tego będziemy mieli, powiedzmy, w przybliżeniu tam 62 tysiące. Czy już będziemy relatywnie blisko szczytu? Czy wtedy sprzedam? Nie wiem. Zależne jest to, jak blisko jestem szczytu. I jaki będzie wtedy poziom sentymentu, bo na rynku krypto jednak sentyment jest w moim przypadku jednym z lepszych czynników wskazujących, co dalej się będzie działo z ceną. Mówiąc wprost, jeżeli wszyscy interesują się rynkiem kryptowalut, to znaczy, że trzeba się wyprzedawać, mimo tego, że wszędzie jesteśmy bombardowani pozytywnymi nagłówkami. I w drugą stronę, gdybym jednak przespał większość pierwszych zakupów i gdybym kupił, powiedzmy, teraz po 25, no to dochodzimy do tego samego momentu, po 62 mam mniejszy udział procentowy, mam sprzedawać czy nie. Także dążę do tego, że to, ile zarobimy na danej transakcji, jest wyznacznikiem przede wszystkim tego, po ile coś kupowaliśmy. Więc trafienie w dołek, ja wielokrotnie podkreślam, to jest efekt bardziej szczęścia niż analiz. Oczywiście analizy, doświadczenie, wiedza są potrzebne, ale trafienie w dołek, powiedziałbym, należy do rzadkości, przynajmniej w moim wykonaniu. Czasami się udaje, przeważnie jednak nie. Z drugiej strony, czemu akurat ja miałbym trafić w dołek, a nie inni miliony inwestorów? Także dla mnie dużo ważniejsze jest to, jaki jest sentyment na danym aktywie, jak wyglądają ceny historyczne, jak wyglądają ceny na dany moment w odniesieniu do moich prognoz, czyli co możemy osiągnąć, i jak wyglądają też bieżące wydarzenia, dlatego no, że wyobraźmy sobie taką sytuację. Przebijamy, scenariusz jeden, przebijamy ATH, Bitcoin jest po 70 tysięcy i słyszymy, że wchodzą 4 kolejne ETF-y i to wszystkie na Bitcoina. I to każdy z nich będzie uruchomiony w kolejnym miesiącu. Nie sprzedam nic. Będę siedział pod to. Bo wiem, że grając pod to wydarzenie, mogę sprzedać Bitcoina kilka tygodni później, nie za 70, a za 120. Drugi scenariusz. Bitcoin zbliża się do 69 i wszędzie w mediach słyszymy o tym, na co się Phil powołuje, że kolejne wzrosty są 5-krotnie mniejsze.
Jednocześnie SEC mówi, że cofa zgodę, bo doszło do jakiejś nieprawidłowości. I cofa jednemu i mówi, że na razie odchodzi od przyjmowania wniosków. Plus zbiega nam się jakiś atak medialny. I w takiej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem ja jednak sprzedam powiedzmy połowę tego, co mam. Jeżeli jednocześnie będziemy mieli z każdej strony pozytywne informacje, to też jest bardzo prawdopodobne, że część sprzedam, no bo jeżeli udział kryptowalut, które tak jak powiedziałem, są bardzo zmienne, dojdą w moim portfelu powiedzmy do 25%, no to uważam, że jest to zbyt dużo. Zarządzanie naprawdę tymi procentami pomaga i w długim terminie generować bardzo fajne wyniki i jednocześnie ograniczać straty w takich trudnych okresach, jak przykładowo rok 2022 bądź panika covidowa.